jeśli chcemy poważnie mówić o prawach dziecka, to musimy pamiętać o tym, że dzieci mają swoje zdanie, mają swój głos. Prawo do partycypacji dziecięcej musi być realne. To nie może być coś, co jest tylko czymś iluzorycznym. Młodzi ludzie muszą móc wyrazić swoje zdanie, ale także i rozumieć treść zadawanych pytań. Powinniśmy pójść tak daleko, żeby ich wypowiedź była bardzo kompetentna i możliwa do zastosowania w naszej codzienności.